lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Jak gorąco! Jak gorąco! Jak gorąco! Jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy. A w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. W piątym stoi 6 fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i 2 żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sama nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przeszło 3 strażaków i każdy zjadłby 1000 buraków i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwigną. Taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para, buch, koła, wruch. Najpierw powoli, jak żółw, ociężale ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd?